Jak się samorządzić, by ludzie byli zadowoleni? O tym m.in. dyskutowali samorządowcy z całego województwa śląskiego, którzy przyjechali do Czerwionki Leszczyn. Gmina była bowiem gospodarzem prestiżowej imprezy Dnia Samorządu Terytorialnego. Tylu VIP-ów sceny politycznej województwa śląskiego w jednym miejscu można było zobaczyć tylko w Czerwionce Leszczynach, bo właśnie w Czerwińskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym spotkali się prezydenci, burmistrzowie, wójtowi, by świętować Dzień Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie odbyło się zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dlaczego jednak spośród tylu miast wybrano właśnie niewielką gminę na obchodzenie tej uroczystości? Czy to było dobre miejsce? Bardzo dobre. Trzeba poznawać województwo i skoro mała, a wcale nie jest taka mała i nie najlepiej znana, to najlepszy powód, żeby takie duże wydarzenia jak zgromadzenie jednego czy drugiego związku samorządowego województwa śląskiego odbywało się w Czerwionce Leszczyny. I bardzo nam się tu podoba, muszę dodać. Burmistrz Czerwionki Leszczyn nie krył dumy z tego, że właśnie gmina gości tyle ważnych osób. Cieszymy się, że właśnie u nas to jest nie tylko zgromadzenie, ale także i panele dyskusyjne dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania samorządu. W ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego odbyły się 4 samorządowe warsztaty wymiany doświadczeń, których celem była dyskusja nad praktycznymi rozwiązaniami konkretnych problemów w zakresie zarządzania energią, gospodarowania przestrzenią, przyszłości miast, a także przyszłości wsi i obszarów wiejskich województwa śląskiego. Każdy włodarz mógł więc wybrać interesujący go temat i problem. Było dużo pytań, gdzie się kończy wieś, a gdzie się zaczyna miasto i odwrotnie. Problemy w miastach są takie, że ludzie potrzebują lepszej jakości życia i myślę, że to jest podstawowa kwestia. Przybyłych gości na sali widowiskowej CKE powitał burmistrz Wiesław Janiszewski, który podkreślił rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego. Miłym akcentem był występ miejscowej grupy Mażeratek. Na scenie zaprezentował się także zespół ludowy z gminy Kacica z Rumunii. Właśnie z tą miejscowością Czerwionka podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej.